Pobudka Fedrusów. Witam Was bardzo gorąco, z tej strony Anna Maria. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak sobie radzić, będąc osobą na tyle sensytywną, nie wiem, wrażliwą, widzącą inaczej świat, który otacza nas. Właśnie z ludźmi, ze światem, z relacjami. Zastanawiałam się, jak to ugryźć, bo każdy pewnie ma swoje przemyślenia i każdy mógłby po swojemu cokolwiek powiedzieć. To też nam są tacy ludzie potrzebni, bo właściwie kiedy czujemy, że jesteśmy osamotnieni albo że w pewnych momentach nawet może dochodzić do nas myśl, że to wszystko na nic, że może oni mają rację. Kiedy pojawia się człowiek, który myśli tak jak my, podobnie, zaczyna się robić jaśniej i wyżej na duchu, nie? Znacie to uczucie? Chyba tak. Jak sobie radzić? Teraz słuchajcie, bo to zależy jeszcze od, tak sobie myślę, od ilości posiadanej wiedzy, prędkości myślenia i umiejętności człowieka. Wiadomo, że każdy budzi się inaczej, każdy odkrywa prawdę po swojemu. Są osoby takie wśród nas, o których spokojnie możemy powiedzieć, że to są ludzie jakby z innej planety, są ludzie z dużymi umiejętnościami, potrafią robić wokół cuda, no niemal. Ja już pomijam tutaj umiejętności transkomunikacji czy bilokacji. Naprawdę, są takie osoby. Są też i osoby, nie lubię oceniać, no ale muszę tu jakoś mniej więcej Was trochę tak naprowadzić. Zwykłe, szare myszki, które obudziły się, mieszkające w bloku, obudziły się za pomocą na przykład YouTube, ewentualnie internetu lub przypadkowej osoby, która coś napomknęła, a później bieg wydarzeń był tak na tyle łaskawy i nieprzypadkowy, żeby otworzyć właśnie jej oczy. Nieprzypadkowy. Wiele ludzi, takie przypadki, które dokładają się w jakąś fajną układankę, no jakby spycha do takiego worka z jakimś tam wielkim przypadkiem, jednym wielkim przypadkiem i nie chcę tego w żaden sposób na ten temat rozmyślać, nie chcę pociągnąć dalej. Odpycha od siebie, a szkoda. Bo jak tak sobie zobaczymy po kolei, przyjrzymy się dookoła siebie, będziemy tak tylko patrzeć dookoła, to zobaczymy, ile prawdy jest wokół nas. Prawdy, którą my możemy odebrać sami za pomocą własnych zmysłów i za pomocą właśnie swojego umysłu lotnego, naprawdę umysłu. Prędkość myśli, jeżeli uda nam się przyspieszyć, to wtedy jesteśmy o jeden krok do przodu przed całą masą ludzi, którzy są uśpieni, zahipnotyzowani telewizją, zahipnotyzowani radiem. Jesteśmy utrzymywani. Utrzymuje się nas w takim transie. Ciągle te same piosenki w radiu lecą. Ciągle te same powitania. Tu mam na myśli. Zauważcie, jakie są bardzo podobne na świecie wstępy do newsów, do dzienników, do wiadomości. Wszystkie bardzo podobne. Wszystkie mające element koloru niebieskiego. Nam się to kojarzy bardzo przecież dobrze, niebo. Od małego jesteśmy nauczeni, że w niebie jest Bóg. Na każdym kroku można byłoby rozmyślać i domyślać się. A to domyślanie nasze
i wewnętrzny głos w środku poprowadzi nas dalej. Jak sobie radzić? Jak ja sobie radzę? Mogę wam powiedzieć, jak ja sobie radzę. Każdy będzie sobie radził osobno. Ja jestem w takiej fazie drgań, że jest naprawdę ciężko utrzymać nawet i czasami równowagę tutaj na ziemi. No to w momencie, kiedy słońca nie ma, już mówiłam kiedyś w audycji, kiedy zachodzi słońce, kiedy pojawia się wieczór, to wtedy jest to ciężki dla mnie czas. Ja powinnam wtedy się położyć i, ale co tu zrobić, jak na przykład potrzebuję mniej snu? Zauważyłam, że nie potrzebuję tyle spać jak kiedyś. Wykorzystuję to w dobrym celu. I wiecie co powiem? Powiem wam tak, od ponad 8 miesięcy sypiam średnio po 3 do 6 godzin codziennie. I czuję, że jestem bardziej psychicznie prężna i mam większe możliwości niż ostatnio, muszę się przyznać, spałam aż 8 godzin. I wyobraźcie sobie, że wstałam tak zmęczona i taka w ogóle nie pasująca do tego całego. Jakieś myśli, jakieś sny mnie dziwne męczyły. Stwierdziłam po wstaniu, że niebo było w pręgi, tak regularne pręgi. Pomyślałam sobie o tym, że to był 11 września. 11 lat po 11 września zaserwowano nam harpa. I w tym dniu zwróciłam szczególną uwagę na ludzi. Ten dzień sprawił, że w tym dniu ludzie po prostu się nie potrafili dogadać. Byli jacyś rozdrażnieni. Często karetki jeździły. I znowu wiem o tym, odczuwam to, po sobie nawet. I stwierdziłam, nie, będę spać tyle, ile mój organizm chcę. Ludzie, którzy się obudzili, którzy czerpią przyjemność z łączenia i dobierania sobie kawałków puzli, to i tym żyją właściwie. A jeszcze na dodatek, jeżeli się podzielą ze swoimi jakimiś spostrzeżeniami z innymi, to jest piękne. To jest właśnie piękne. Ja tak jak wam mówię, to, że funkcjonuję zupełnie na innych jakichś falach, myślę, że mam wyższą wibrację organizmu. Jeszcze jej nie mierzyłam. Chciałabym to zrobić. Objawia się to mniej więcej w ten sposób, że oprócz odbioru świata, gdzie zarzucano mi do tej pory, że ja tak żyję, jakby mnie nic nie dotyczyło. Żyję, jakbym była w tym świecie, a mnie nie było. Ale to były zarzuty osób, które zbyt, moim zdaniem, bardzo były zaangażowane w ten cały świat medialny i żyły tym, co usłyszą w wiadomościach, tym, co żyje cała Polska, trendami mody, po prostu ślepo idzie za innymi, nie oglądając się za siebie na boki, nie pytając. Niby ma swoje zdanie taka osoba, ale czy na pewno swoje zdanie? Ona najczęściej, taka osoba, powiela zdania
które zostały wypowiedziane przez innych ludzi, boi się powiedzieć swoją opinię, wypowiedzieć się w obawie, że zostanie uznana za niepasującą do stada. No. Nie przejmowałam się tym i nie przejmuję, bo jeżeli ja odbieram ten świat w ten sposób, jest mi z tym dobrze, nie robię nikomu krzywdy, wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że potrafię teraz bardziej utrzymać emocje i... Owszem, są takie sytuacje, że czasem nawet trzeba zareagować w taki sposób, w jaki oczekuje jakaś tam dana jednostka, żeby dotarło do niej, że mam pewną emocję. I ja wyrażam tą emocję w ten sposób, żebyś ty mnie zrozumiał. Ja marzę o tym, żeby w moim życiu móc cały czas uśmiechać się i mówić do każdego miłe słowa, ale tak jak zapytał się ostatnio mnie pewien człowiek, no dobrze, a jeżeli ktoś podejdzie i walnie cię w twarz, to co, też będziesz miła? Wiecie co? Ja w tej chwili, oczywiście taka sytuacja, gdyby miała miejsce, pewnie wzburzyłaby we mnie jakąś ilość fizyczności, mam na myśli chemii, i być może byłaby inna, ale na ten czas i tu i teraz mogę wam powiedzieć, że jest to możliwe. Cały czas wierzę w to, że człowiek swoją dobrocią potrafi zaskoczyć drugiego człowieka. I nawet jeżeli dostanie jeszcze raz, a nie odda, tylko zapyta ewentualnie, odezwie się, ale nie zaczepnie, to co może wywołać w drugim człowieku? Może zdarzy się coś takiego, że ten człowiek w swoim uniesieniu, w swojej agresji i złości, którą posiada, a której nie mają osoby na wyższych wibracjach, bo nie mają, bo po prostu nie jest się w stanie aż człowiek tak mocno zdenerwować jak kiedyś. Ja to mówię z całą świadomością tego, co mówię. Ten człowiek sobie pójdzie, uspokoi się, wróci do fal innych, i będą do niego wracać te myśli odnośnie właśnie tego spotkania, dziwnego, niepasującego w ramy żadne spotkania z drugim człowiekiem, któremu nie oddał. Widziałam ostatnio, przykład. Przechodziłam ostatnio koło kobiety w ciąży, która beształa swoje dziecko, które poszło do pierwszej klasy. Mały chłopczyk był stał. I słyszę z jej ust: co masz zadane? Znowu nie wiesz? Nic nie wiesz. Czy ty w ogóle wiesz, że żyjesz? Znowu wyjdziesz na durnia. Przechodząc koło niej, no przypadkiem usłyszałam, co mówi, bo dosyć głośno to mówiła, więc zwróciłam się. Słuchajcie, nie mogłam tego tak zostawić, bo ona jeszcze była w ciąży, no, dodatek wysoko. Podeszłam do niej i powiedziałam, żeby się nie denerwowała, bo dzieci w takim wieku, one zapominają. Poza tym nauczy się, a jeszcze przecież wychowawczynie, panie od 1 do 3, bardzo często o tym przecież wiedzą. To nie jest szkoła. Rodzice myślą, że od pierwszej klasy dziecko idzie i od razu jak robocik ma dziecko się uczy wszystkiego. I nawet taka manifestacja osoby, i to jeszcze w ciąży, ona te emocje przekazuje dziecku, a ten mały chłopczyk, taki fajny, piegowaty rodzielec, stał, tak się spojrzał na mnie, podniósł główkę i tak sobie pomyślałam, może ta pani w tej chwili jest zdenerwowana i ona powiela komunikaty, które usłyszała od swojej mamy, a mama jej od babci. Bo jak można wytłumaczyć
jej słowa. Dlaczego ona używa takich słów i już manipuluje, już właściwie dodaje do słownika tego dziecka? Czy ty w ogóle wiesz, że żyjesz? No takie zdanie. Co ty wiesz? Wiesz w ogóle, że żyjesz? Takie zdania też słyszałam. One funkcjonują wśród nas. Ale dlaczego my mamy ciągle powtarzać czyjeś nieprzemyślane słowa, zdania, wyrażenia? Dlaczego nie możemy zastąpić od siebie jakimiś innymi zdaniami od siebie ich, ale takimi przemyślanymi? I czy jest sens czasem się tak denerwować? Właśnie pierwsza rzecz ważna, żeby wyzbyć się agresji. Jak sobie radzić? Jeżeli ktoś mówi do nas, nie chcę używać brzydkich słów, bo czasem i takie padają. A tam pieprzysz, nie? To, co ty mówisz, to w ogóle się nie trzyma kupy. W ogóle albo przerażasz mnie. Nie mów do mnie tak. Zostawcie tą osobę. Powiedzieliście to, co myślicie, bo będąc w takim stanie, kiedy my odkrywamy prawdę, my chcemy być prawdziwi. I w momencie, kiedy zaczynamy być prawdziwi, zaczyna być problem, bo się okazuje, że reszta osób, które do tej pory nie miały styczności z takimi osobami, broni się przed tym. Broni się. Nie wiem, czy te osoby są same ze sobą prawdziwe na tyle, że patrząc sobie w lustro, mogą powiedzieć: kocham cię, kocham cię. Ty jesteś właśnie mną, a ja jestem tobą. Jeżeli ktoś siebie nie akceptuje, to nie jest prawdziwy. A osoby, które obudziły się i wznoszą się, właściwie podnoszą swoje wibracje na tyle, że mogą się pokochać. Widzą więcej. Powinny odpuścić. Po prostu w tym momencie zostawiamy osobę i myślimy tak. Ja sobie tak myślę. Dobrze, może to nie jest jej czas, tej osoby. Może ona wróci myślami do tego, co jej teraz powiedziałam. Tak samo jak ta kobieta w ciąży, co swoje dzieciątko tam przytorcywała. Dlaczego my nie bądźmy takimi upartymi osiołkami, jak reszta nieobudzonych ludzi, którzy... Ja tutaj absolutnie nie mam na myśli i nie neguję tych ludzi. Absolutnie. Ja ciągle wierzę, że osoby, które są w naszym bliskim gronie, bo to jest zazwyczaj tak, że osoby obudzone zostały obudzone specjalnie wśród osób, które są kompletnie nieobudzone. I to też nie jest przypadek. Jeżeli jesteś w związku, w którym tylko ty się obudziłeś, a ciotki, babcie, rodzice, brat, mąż, żona, dzieci są przeciwko tobie, to się nie załamuj. Nie załamuj się, bo przyjdzie na nich wszystkich czas i albo sobie z tym poradzą, albo po prostu sobie nie poradzą. Każdy jest odpowiedzialny za siebie, ale... Uwaga, ale pięknym jest dzielić się z tym, co już wiesz. My się ciągle czujemy odpowiedzialni za kogoś. Rodzice za dzieci, czasem za naszych rodziców. Zobaczcie, my jako jednostka czujemy się odpowiedzialni za rodziców, dziadków, ciotki chore, dzieci i vice versa. Każdy się czuje odpowiedzialny. Każdy chce dobrze niby, tak? Chce dobrze. Tylko że jeden, obudzony, będzie to robił w sposób świadomy i będzie wiedział, co to znaczy dobrze, a osoba nieobudzona będzie chciała dobrze, ale u niej słowo dobrze będzie miało zupełnie inny wymiar. To słowo dobrze będzie zakryte wieloma warstwami kłamstw, obłudy, manipulacji. To tak samo jak ze szczepieniami. Dlaczego nie prowadzasz dziecka na szczepienia, ktoś powie? Przecież jaka ty jesteś matka, jaki ty jesteś ojciec? Czy ty sobie sprawę zdajesz, co robisz dziecku? Dlaczego większość ludzi nie chce
wyjść poza te ramy, które zostały ustalone przez GlaxoSmithKline i różne inne fajne koncerny farmaceutyczne i zobaczyć więcej. To właśnie w ten sposób działa. My jesteśmy tak jakby, wyobraźmy sobie taką masę ludzi, którzy są jednego wzrostu, a wśród tych osób wystają inni, którzy mają głowę ponad nimi. Cała reszta osób widzi siebie nawzajem. My, mając tą głowę trochę wyżej, widzimy ten cały tłum i widzimy, co jest ponad, gdzie my stoimy właściwie, co jest dalej i tak naprawdę inny kolor i inną postać rzeczy, bo patrząc w tłumie na siebie, widzimy tylko twarze. Gdybyśmy się zniżyli do ich wzrostu, bylibyśmy otoczeni tylko i wyłącznie ludźmi. Różnymi ludźmi. Ale ci ludzie mają te same problemy, mówią ciągle o tym samym. A co ciekawe, tak jak impuls elektryczny, wiadomości przesyłają, impuls, ciach. To i to zostało dokonane, albo tutaj została podpalona ambasada, ciach. Później cały ten tłum zaczyna rozmawiać na różne tematy. Oczywiście wiadomości są tak dobrane, żeby każdy mógł coś dla siebie wyciągnąć. Zauważcie, że wiadomości są pod kątem ludzi tak dobrane, że jest tam i coś z kultury, coś polityka właściwie, sport, pogoda. A pogoda to już jest zupełne oszustwo i totalna manipulacja ludźmi od wielu, wielu lat. Od wielu lat. I tak samo, jeżeli chodzi o pogodę, to jeżeli mamy świadomość tego, że pogoda jest właściwie wytwarzana nad nami, a my, oglądając pogodę, godzimy się na to, że ktoś nam mówi, co zrobił i co będzie. Jeżeli mamy tego świadomość, jesteśmy w stanie to przetrawić, okej. Mówią, zobaczymy, czy mi się to uda, nie? Bo są ludzie, którzy pracują na bardzo wysokich częstotliwościach i wtedy te chmury i ta pogoda zupełnie inaczej wygląda. Ktoś mi kiedyś powiedział, ty to wszystko wiesz i nie zwariowałaś? No dlaczego ja mam wariować? Słuchajcie, człowiek, który wie więcej, zwykle faktycznie okrzykiwany był wariatem, bo ludzie, którzy chcieli inaczej żyć, zwykle lądowali w takich szpitalach, bo byli zagrożeniem. Oczywiście są osoby, które psychicznie chorują, bo są różne choroby psychiczne, ale mówię tutaj o takich ludziach, którzy trzymali się jednej wersji co do siebie i co do tego, co potrafią i co odczuwają i w jakim są punkcie. Słyszałam o takiej historii, że jeden mężczyzna twierdził, że po prostu był w przyszłości, widział coś tam i wrócił i też został uznany za wariata. Dlaczego nie wierzymy niektórym osobom, które zawsze zastanówmy się, czy gdyby nam się to przytrafiło i my byśmy chcieli się z tym, tą sytuacją podzielić jakimiś naszymi przemyśleniami i tym, co się wydarzyło. I nikt by nam nie uwierzył, jak byśmy się czuli. Nie byłoby nam do śmiechu. To na pewno byłoby przykre. A propos przykrości, jeżeli chodzi o ludzi, którzy na wyższych częstotliwościach sobie siedzą, to zauważyłam po sobie, że nie jest mi tak przykro jak kiedyś. W ogóle można powiedzieć, że człowiek, który, tak jak ja w takim przypadku, znajduje się jakaś agresja, rozpacz, przykrość, żale, to mnie tak nie rusza. Ja widzę te emocje u ludzi. Mam, oczywiście mam, nie jestem wyzbyta tego. Ale potrafię bardzo harmonicznie i zharmonizowaną jestem osobą, więc to wszystko
balansuje na takich fajnych, no, wielkościach, że nie wyskakuje jak gotująca się woda gdzieś tam pryska. Nie, ten garnek mój, garnek pełen emocji, jest zrównoważony. Takich ludzi jak my, ludzie często nazywają, no właśnie, lubią oceniać ci ludzie też, nie? Mówią, ty w ogóle nie widzisz, nie jest ci przykro? Dlaczego nie płaczesz na pogrzebie? Bo się płacze, nie? Boże, ile jeszcze, ilu jeszcze ludzi obudzi się i zobaczy, jak to wszystko działa. Ja bym chciała, żeby jak najszybciej to się stało. Posłuchajcie, najważniejsze dla nas, jeżeli ktoś ma problem z utrzymaniem swojej emocjonalności, bo tu o to chodzi, bo człowiek, który się obudził, musi poradzić sobie z emocjami, bo to, do czego dochodzi, może wywołać w nim skrajne, naprawdę skrajne przypadki emocjonalności. I jeżeli pójdzie w złą drogę, jeżeli da się ponieść różnym, no powiedzmy sobie, jakiemuś takiemu skrajnemu skupieniu się na pewnym temacie, zamknięciu i szaleństwu, no to może wtedy być posądzone o jakieś problemy psychiczne. Dlatego warto jest otworzyć jeszcze szerzej oczy, jak już się otworzyło szeroko, bardzo dobrze się przyglądać i poprosić Stwórcę, że chcecie pracować nad szybkością myślenia. Wtedy warto zrezygnować z telewizji, warto zrezygnować z przyjaciół, nie wiem, z ludzi, ze znajomych, którzy nie odpowiadają, to się czuje, którzy nie są akurat w tym momencie tobie potrzebni. Nie mówię o tym, żeby się pokłócić gdzieś tam, nie o to chodzi. Po prostu nie sprzyjają ci pewni ludzie, to nie spotykaj się z nimi. Jeżeli ktoś, ale absolutnie nie obrażaj, nie, absolutnie. Jeżeli ktoś ciebie obraził, to ty też staraj się nie obrażać tej osoby, bo to tylko wywoła spiralę. Wyobraźmy sobie, przecież to jest łatwe do wyobrażenia. Jeżeli ktoś ciebie obrazi, a ty się uniesiesz, o, usłyszałeś obraźliwy tekst na swój temat, już cię trafiło lekko, a teraz ty tworzysz coś niedobrego w sobie przeciwko tej osobie, to nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, że tworząc negatywności w sobie, wywołujesz chorobę. Bo twój umysł, twoja każda komórka jest właśnie w tym momencie bardzo zaangażowana w tworzenie negatywności. Nie jest to ważne, w którym kierunku. W kierunku jednej osoby, całej grupy, nie wiem, do psa, do kota, na sytuację. Ty wyzwalasz w sobie negatywną energię, która jest wysłana w kierunku na przykład człowieka drugiego, który ciebie obraził, a on, słysząc to, co ty powiedziałeś, jeszcze większą kreuje złość w kierunku twoim i uderza w ciebie. I ta spirala nie ma końca. Bo jeżeli nawet odetniesz się w takim momencie, kiedy usłyszysz już trzy epitety w swoim kierunku i postanowisz, okej, dobra, nie chcę z tobą gadać, i wyjdziesz, to co? Zostaje w twojej głowie. W twojej głowie zostaje właśnie, bo będzie wracało to. Bo jeżeli zależało ci do tej pory na tym człowieku, czy mieliście jakieś dobre relacje i się nagle okaże, że on ciebie obsypał epitetami, to ciebie jeszcze bardziej to boli. A tu chodzi o to, żeby właśnie nie bolało aż tak bardzo, albo żeby w ogóle nie bolało, to najlepiej by było. Bo jeżeli naprawdę kogoś coś nie boli, to nie ma sensu odwet. Ktoś cię obrazi.
powie ci coś przykrego, a ty powiedz, tak sądzisz? Przecież to jest twój punkt myślenia, ja toleruję to, co ty mówisz, nie ma sprawy. Ja też mam wiele myśli na twój temat, ale nie ma sensu wypowiadać ich, ewentualnie nie ma z kim gadać, jak już chcesz przypiec. Nie ma sensu w ogóle gadać z takimi ludźmi. Oni będą mieli swoje przebudzenie prędzej czy później. Ja nie namawiam do tego, żeby w ogóle nie rozmawiać z ludźmi, a wręcz przeciwnie. Trzeba wykorzystać każdą chwilę do tego, żeby... Ja przynajmniej, to nie jest jakiś takim, nie wiem, moja ideologia czy coś. To po prostu przychodzi samo z siebie. Widzę człowieka i mam takie przeświadczenie. Aha, powiem mu o tym. I trafiam właśnie na takich ludzi, którzy intuicyjnie, którzy odbierają to, co mówię i naprawdę są zainteresowani. Nie mówię, że wszyscy, bo są pewnie osoby, które z ciekawości słuchają, albo takie, które z niedowierzaniem albo ze strachem słuchają. Ale im więcej nas będzie mówić o różnych rzeczach, tym większa szansa na to, że dotrzemy do większej ilości osób. Był taki fajny wywiad przeprowadzony, taka rozmowa z Michaelem El-Rahimem Amirą w telewizji Alpen Parlament TV właśnie na temat roku 2012 i on mówił o ludziach, o których ja mówię, których ja nazywam wysoko wibrującymi duszami. On nazywa je ankanaty. Ankanaty. I mówi, że te stare dusze są ze źródła wszelkiego istnienia właściwie dla osłony i ochrony tego boskiego systemu, który zagości tutaj. Będziemy właśnie udziałem tego systemu. Anastazja zresztą bardzo o to zabiegała również przecież. I nawet niejednokrotnie mówiła, że odwołuje siły ciemności. Jedno musi być jasne, mówi Michael. W momencie, gdy źródło mówi, planuję coś nowego, chcę stworzyć całkiem nowy wszechświat, w którym moja własna wola, moja wola jako stwórcy zostanie rozdysponowana w małych częściach. Musimy sobie jeszcze uświadomić, że w momencie, kiedy przyłączamy się jakby do tej boskiej jednostki i czujemy się tą boską jednostką, to odbieramy świat oczami Stwórcy. Tak to właśnie jest. Ankanaty to są strażnicy. To są te najstarsze dusze. Oni by taką grupą ochrony, które właściwie są, inkarnowały się wielokroć, po wielokroć. I są ciągle tutaj na ziemi. Przyszły tutaj właśnie też żyć w tych czasach. Michał twierdzi, że są tutaj, żeby poprowadzić i przewodzić ludzkości. Trochę to tak brzmi, wiecie. Nie chcę, żebyście przyjmowali tego jako wywyższanie się. Nie, nie. Mamy tendencję do oceniania. Do oceniania. A jeżeli jest ktoś, kto chce nam pomóc w czymś, to bardzo często człowiek podchodzi do tej osoby, ale przede wszystkim do siebie, jak do kogoś, kto mało wie. Mało wiem, chcę się nauczyć, pomóż mi, powiedz mi więcej, będę szczęśliwy. Jeżeli ta osoba jest też szczęśliwa, że może się z tobą podzielić swoją wiedzą, to nie doszukujmy się tutaj jakiejś, nie wiem, zależności, wielkości. Zostaliśmy tak zmanipulowani, została wprowadzona hierarchia właśnie, zamiast zharmonizowanie i bardziej ten kierunek, to hierarchia. Król. W kościele też mamy hierarchię. Po co komu jest hierarchia? Jeżeli jest grupa ludzi, która wie więcej, może sprawić, że
ludzie, ludzkość podniesie swoje wibracje dzięki tej grupie. To piękna sprawa jest. To jest piękna rzecz. Nie sądzicie? Wrócę jeszcze do tego wywiadu właśnie z Michaelem, bo był bardzo ciekawy. Ja na swoim Facebooku zamieściłam właśnie akurat ten wywiad, on ma ponad 50 minut. I mówi też Michael tam o roli właśnie tych Ankanate w różnych aspektach. Mówi, że dokładnie cytuję jego słowa, słuchajcie. Ci, którzy teraz to usłyszą, zrozumieją, o czym mówię, ponieważ tego nie wiemy. Jesteśmy tak przyzwyczajeni. Mówi tutaj o odbiorze pewnych rzeczy. My odbieramy sercem, odbieramy, nie kalkulujemy. Po prostu przychodzi jak fala. Bardzo często jest coś takiego, że łączą się te puzzle, o których mówię i dostaję informacje. I to, ta informacja jest na tyle jasna dla mnie i ciekawa, że zaczynam się zastanawiać, jakie to wszystko jest powiązane ze sobą. Strażnik czy też strażniczka, mówi Michael, jest starą duszą, a stara dusza ma tyle doświadczeń z reinkarnacji, że w ostatniej inkarnacji wypełniła ona już całą swoją karmę. Całą karmę swoją. Ciekawostką jest też to, że my, wypełniając ostatnią karmę, bierzemy pod uwagę tylko siebie i zastanawiamy się, co my takiego zrobiliśmy, a warto byłoby się przyglądać takiej, moim zdaniem, takiej filozofii, że właściwie to nasi przodkowie i cała linia przed nami to jest zbiór. Anastazja też o tym mówi, że my mamy pamięć przodków, my mamy pamięć energetyczną przodków i pamięć emocjonalną przodków. Jeżeli coś się wydarzyło przed nami i karmicznie zaburzyło nasz świat eteryczny i energetyczny, to my, decydując się na ostatecznie na wyczyszczenie karmy właśnie moich przodków, naszych przodków, oczyszczamy całą linię. No, jeszcze Michael odpowiada, że na podstawie tej zdolności karmicznej mogliśmy przed tym wcieleniem inkarnować wolni od karmy. Z jednego, jedynego powodu, aby asystować Matce Ziemi w jej wzniesieniu. To, co się teraz wydarza, nie miało miejsca we wszechświecie, twierdzi. O tym też rozmawialiśmy i dobrze wiemy, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że ludzie z reguły nie byli na tyle świadomi tych zmian. To oczywiście powiedzcie mi, że większość ludzi też nie jest świadoma tego, co się w tej chwili dzieje. Widzicie, ludzie nie są jakby w żaden sposób, media nie informują nas o ważnych rzeczach. Nas, mówię nas ogólnie, ta cała populacja ludzi, którzy zapatrzeni są w telewizor. Niestety nie powie się o tym, że już nie jesteśmy zupełnie w innym punkcie, jeżeli chodzi o magnetyzm Ziemi. Przebiegunowanie postępuje w bardzo szybkim tempie. Tylko napiszą na przykład, że lodowce stopniały i że to jest efekt cieplarniany. No, tak samo. Dużo jest symptomów. Ludzie, którzy potrafią obserwować, widzą. Pamiętam takiego starszego dziadka, który opowiadał, że ciągle siadał na tą samą ławeczkę, bo ma przed domem ławkę od wielu, wielu lat. I zawsze oglądał piękny zachód w jednym i tym samym punkcie, ponieważ jak rosną drzewa, to nie sposób nie określić dokładnie zachodu.
co niniejszym czynił. A tak niedawno się, chyba rok temu, okazało, że słońce zachodzi w zupełnie innym punkcie. Nie mógł zrozumieć tego, co się wydarzyło. Ale dlaczego tylko taki dziadek, który obserwuje niebo, który siadał na tej ławeczce przez tyle lat, jest to w stanie zobaczyć i podzielił się z tym. I podzielił się tym z nami, no tak. Brakuje właśnie takich ludzi. Odważnych ludzi, którzy nie będą się bali wyśmiania. Michael mówi, że chodzi tutaj o energię świadomości, energię wpływu. Ludzie świadomi czują ten przepływ energetyczny. Są takimi odbiornikami, które odbierają, ale i nadajnikami, które nadają. Z definicji obie te energie mogą dostarczać tylko ludzie świadomi. Drugą istotną kwestią są energie wymagające transformacji, do czego właśnie potrzebna jest miłość. Wiesz, miłość bezwarunkowa, może inaczej, miłość, która nie szuka w zamian niczego. Miłość do ludzi, miłość do planety, miłość, która potrafi nie szukać i nie wybierać. Tylko dojrzała dusza, która podczas swoich wielu inkarnacji przeżyła wszystkie swoje tematy, no poprzez to doświadczenie rozwiązywała je, to właśnie taka dusza przychodzi ponownie, bez potrzeby rozwiązywania jakichkolwiek osobistych tematów. I wychodzi z czystego przejawu miłości. To jest jedyne, właśnie tego potrzeba. Cała prawda na temat człowieka i świata, w którym żyjemy, opiera się na miłości. I to jest takie proste. Jeżeli człowiek uświadomi sobie, że ma wiele w sobie cech dobrych, złych, tak zostały nazwane, nie? Dlaczego złą cechą ma być agresja? Dlaczego złą cechą ma być to czy tamto? Jeżeli żyliśmy do tej pory, żyjemy jeszcze w świecie dualizmu. Dlatego, żeby złamać człowieka, żeby go na kolana rzucić. Robisz tak i tak, robisz B, robisz jesteś zły. Gdyby powiedziano człowiekowi od początku, słuchaj, masz takie i takie cechy, będziesz doznawał takich i takich uniesień, ale pamiętaj, nad tym wszystkim, co będzie się działo, będzie górowała miłość i wtedy będziesz zharmonizowany. Dąż do tego człowieku. Chciałbyś nauczyć się tego? Jestem pewna, że każdy podniósłby rękę i powiedział, oczywiście, że tak. Chcemy tak. Ale w świecie, w którym żyjemy, gdzie każdy każdego ocenia, chociaż nie powinien. Oceniać może ktoś, kto jest czysty jak łza. Ktoś, kto przeszedł wszystkie karmiczne potyczki, ktoś, kto nauczył się wszystkiego i ma niewyobrażalnie wielką wiedzę na temat wszechświata. Niech sobie ocenia, bo ma większą perspektywę i tak naprawdę taka osoba nie będzie oceniać. Bo będzie wiedziała, że to jest naprawdę psu na budę, takie coś. Nie unośmy się. Nie obrażajmy się. Nie działajmy w agresji. To jest psu na budę. Starajmy się myśleć sercem, bo w momencie, kiedy mamy taki przepływ informacji, świadomości,
i nasza emocjonalność pracuje w taki sposób, że czasami nie dajemy rady. Wtedy najlepiej jest wyjść na dwór, zamknąć oczy, przechylić głowę do słońca i porozmawiać naprawdę ze Stwórcą. Stwórca, Kreator, ja. Bóg jest w nas, my jesteśmy w Bogu. Jeżeli sobie uświadomimy taką prawdę, to zupełnie inaczej podejdziemy do tego świata. Każdy kwiat, każde zwierzę będzie częścią i nośnikiem tej wspaniałości. Michael mówi jeszcze o bardzo ważnych rzeczach, których też tutaj, o których powiem, odnośnie drgań Matki Ziemi. W 1987 roku zbadano i wynosiło ona drgania Ziemi, wynosiły 7,83 Hz według oczywiście frekwencji Schumana. No i drgaliśmy razem z Ziemią. Drgaliśmy razem z Ziemią właśnie w ten deseń. Z tym, że Ziemia zdecydowała, Matka Ziemia, Gaja, zdecydowała się podnieść swoje wibracje. Jeżeli człowiek będzie uparcie tkwił w dawnej wartości, to nie będzie, będzie odczuwał to w bardzo niekorzystny sposób dla siebie. Oprócz chorób, które się ujawnią, będzie też miał problemy i, no, i natury psychicznej również. Więc warto naprawdę harmonicznie z Ziemią się wznosić. Zobaczcie, jeżeli według niektórych, tutaj akurat nawet Michał też mówi o tym, że do końca tego roku, 21 grudnia, Ziemia musi osiągnąć 21 Hz. Taką wartość. Zobaczcie, jaki jest wielki skok. Jak długo utrzymywana była Ziemia na niższych wibracjach, a teraz przeskoczyliśmy. Właściwie mówi, że w latach 87-2010 poszła do góry o 5 oktaw Matka Ziemia. 0,5. I sukcesywnie się podnosiła. A w roku 2010 byliśmy już na poziomie 13 Hz. Obecnie jesteśmy na poziomie 16,7, prawie 17. I w ciągu 2 lat nastąpił wzrost o 4 oktawy. I teraz w następnych dniach u osób, które być może czują, że są emocjonalnie obciążone, będzie to mocno u nich się odbywało na poziomie właśnie cielesnym. Niektórzy mają schorzenia, tak jak powiedziałam, cielesne, a niektórzy emocjonalne, psychiczne. To znaczy, że chwilowo koncentrująca się, tworząca się energia koncentruje się wokół energii świadomości, która jest wymagana, aby dostarczyć Matce Ziemi tak zwanego paliwa energetycznego. Ona jest głową, a my jesteśmy włosami, sobie musimy sobie uświadomić to. My jesteśmy naprawdę powiązani. Jak bardzo jesteśmy powiązani. I jak sobie tak wyobrazimy, że Ziemia miała 23 lata na wzniesienie się o 5 oktaw, a potem 2 lata na 4 oktawy, a teraz ma 7 miesięcy na 4,5 oktawy, to wyobraźmy sobie, w jakim jesteśmy przyspieszeniu spiralnym. A więc potrzebujemy olbrzymiej mocy wzniesieniowej dla Matki Ziemi. Ona potrzebuje energii, aby móc się dalej wznosić na te poziomy wibracyjne. O tym mówimy, o takim wzniesieniu właśnie mówimy. I są ludzie, którzy już wskoczyli na te wibracje, na te wzniesienia i harmonizują się z Ziemią, a są ludzie, którzy jeszcze tego nie zrobili, dlatego taka różnica pomiędzy nami. Czasem nie potrafimy się dogadać. Nie rezonujemy na tych samych częstotliwościach. Po prostu nie ma nas. Nie możemy się spotkać w jednym punkcie. I jeżeli sobie to uświadomimy, to nie będzie nam tak
ciężko żyć. Ale zresztą o jakim my ciężarze mamy tu rozmawiać? Przecież to jest piękne żyć w tych czasach. Jak człowiek sobie uświadomi, że jest takim potrzebnym paliwem Matce Ziemi, Gai, to jest coś pięknego. Kiedy przychodzą do was zniechęcające myśli, zawsze pamiętajcie, że nie są one wasze. Są bezosobowe. W jaki sposób negatywność mogłaby wypływać z serca boskości? A tym właśnie w istocie jesteście. Myśli i poglądy pochodzące z trzeciego wymiaru są po prostu energią, która czeka na to, by uznał ją jakiś receptywny stan umysłu. Koncepcje akceptowane przez nieoświecony umysł manifestują się na zewnątrz i są przyjmowane za rzeczywistość. Uczycie się, że świadomość wypełniona poglądami opartymi na dualizmie i oddzieleniu przejawia się jako tak zwane zło, zło tego świata. Gdyż wy jesteście twórcami. Do momentu przebudzenia się jednostka robi to wszystko w ignorancji, bez świadomej uważności. Jedna jednostka ludzka. Ludzkość smacznie sobie spała i w ignorancji stwarzała dobro i zło przez eony. Nie ma w tym żadnej winy czy zarzutu w odniesieniu do wielu wcieleń przeżytych w ignorancji, łącznie z aktualnym, ponieważ doświadczenia te były niezbędnymi krokami w naszej ewolucji. Dlatego nazywa się to przebudzeniem. Wybudzacie się ze stworzonych przez siebie iluzji ku światłu prawdy. Bądźcie świadomi, że niedługo zostanie ujawnionych wiele informacji, które was zaszokują. Będą one dotyczyły działań wielu osób, które uznawaliście za przywódców. Spróbujcie zrozumieć, że żyli oni i działali ze stanu olbrzymiej ignorancji, zezwalając na to, aby wpływ władzy przeważył nad ich planem życiowym i są teraz wzywani, by za to odpowiedzieć. Wszystko odbywa się zgodnie z planem. Wiele osób doświadcza problemów zdrowotnych, które z pozoru pojawiają się znikąd. Większość z tego to oczyszczanie starej energii, obecnej jeszcze w pamięci komórkowej i pochodzącej z wielu poprzednich wcieleń, a także i obecnego. Wielu z was zdecydowało się doświadczyć koszmaru w dzieciństwie, fizycznej i psychicznej przemocy i zastanawiacie się, dlaczego tak się stało. Bardzo ważne jest, abyście zrozumieli, że przed inkarnacją dusza często wybiera w swym planie życiowym doświadczenia, jakie posłużą ponownemu uaktywnieniu określonych energii, które mają zostać uwolnione. Koszmarne doświadczenia wszelkiego rodzaju odciskają się w pamięci komórkowej i emocjonalnej. I są potem przenoszone z wcielenia na wcielenie, aż do momentu, kiedy jednostka jest gotowa uporać się z nimi poprzez ich uwolnienie. Te stare energie zabarwiają decyzje jednostek oraz ich osobowość, bezpodstawne lęki. Wcielenie po wcieleniu, aż zostaną oczyszczone. Ci z was, którzy zajmują się tego rodzaju sprawami, powinni zrozumieć, że aż do teraz nie byliście gotowi, aby uwolnić te bolesne stare energie. Ale teraz już jesteście i dlatego tak wiele z tego wysuwa się na pierwszy plan i pojawia się w waszych myślach. Wszyscy otrzymujecie wiele pomocy od swoich wyższych jaźni i przewodników, gdyż wyższa jaźń porusza tylko te sprawy, które jesteście gotowi uwolnić, a nie
rozwiązywać sposobami pochodzącymi z trzeciego wymiaru. Postarajcie się, by te doświadczenia i towarzyszące im emocje nie wciągnęły was w przeszłość przy okazji tych oczyszczeń. Każda dusza opracowuje przed wcieleniem plan, zgodnie z którym mają pojawić się w danym życiu te doświadczenia i relacje, które uznaje ona za konieczne na drodze swej ewolucji. Ze względu na wagę obecnych czasów, wszyscy gotowi do tego, by ewoluować wraz z Gają w wyższe częstotliwości, przybyli na Ziemię z całą swoją listą spraw do załatwienia, a nie tylko z jednym zadaniem. Niektórzy zapominają o tych planach, gdy tylko zejdą w gęstsze energie, ale większość pamięta. Jeśli jesteście świadomi swojej prawdy, a jednak okazuje się, że zaabsorbowani jesteście wieloma uciążliwymi sytuacjami, sprawdźcie wasze przekonania. Powiedzcie sobie, co spośród moich przekonań sprawia, że tak się czuję? W świetle prawdy, czy to jest prawdziwe? Na poziomie fizycznym róbcie to, co powinniście zrobić. Czasami potrzebna jest pomoc medyczna, ale pamiętajcie, że wiele z tego, co się właśnie teraz wydarza, jest uwolnieniem i rozwiązaniem starych, ukończonych już spraw. Kiedy zrozumiecie, że nieprzyjemne doświadczenia w waszym życiu są okazją do przebudzenia się, którą obdarza was wasza wyższa jaźń, ponieważ jesteście już na to gotowi, będziecie zdolni objąć te doświadczenia i uczyć się dzięki nim, odczuwając spokój i wiedząc, że teraz jesteście już w stanie je zrozumieć. Wielkie cierpienie pojawia się tylko wtedy, gdy jednostka kurczowo próbuje trzymać się tego, z czego już wyrosła. W ten sposób odbywa się ewolucja. Świadomość stopniowo rozwija się i ujawnia poprzez kolejne doświadczenia, do momentu, gdy dana jednostka nie potrzebuje już tego konkretnego doświadczenia i nie jest już ono dłużej częścią jej świadomości. Nie będziecie musieli długo czekać, kochani, na to, aby ujrzeć efekty działania waszego światła, gdyż wiele spraw dojrzewa w tym czasie. Wielu ludzi czuje zmiany w swym życiu osobistym, polegające na tym, że przestają oni być w rezonansie z wieloma przejawami starej energii. Jedzenie, ludzie, rozrywki, styl życia już dłużej nie przemawiają do was w sposób, w jaki czyniły to przedtem. Cieszcie się tym, kochani, gdyż oznacza to, że wasze energie wykroczyły już poza rezonans z tamtymi rzeczami. Proste przyjemności zaczną być ważniejsze od tych skomplikowanych, kosztownych i służących samym sobie rozrywek, które odzwierciedlają popularne poglądy oparte na dualności i oddzieleniu. Wszystko rozwija się zgodnie z planem. Radujcie się, kochani. Wykonujecie świetną robotę. Po prostu trzymajcie się swego centrum w trakcie wszystkich swoich doświadczeń i nie obdarzajcie ich mocą bycia dobrymi czy złymi, gdyż jest to dualność. Ale dostrzegajcie boski plan we wszystkich działaniach, doświadczeniach, wszystkich ludziach, wiedząc, że istnieje tylko prawda. Bardzo dziękuję, kochani, wam za to, że wysłuchaliście mojej audycji dzisiejszej. I przypominam wam, jeżeli znajdziecie się w takiej sytuacji, w której wygenerujecie złość, to poproście, aby ta dawka emocji, która się w was narodziła, przemieniła się w piękne, pulsujące światło wewnętrzne. I pozwólcie ulecieć jej, oddalić się, łącząc ponad naszymi głowami z innymi wspaniałymi doznaniami. Czasem warto odwrócić się na nodze i przygryźć język. To jest właśnie ta nauka. Namaste. Boskość we mnie skłania się ku boskości w tobie. Do usłyszenia. Wszystkim, którzy do tej pory wsparli mój kanał, bardzo dziękuję.
A tym, którzy chcieliby to uczynić, zostawiam linka w komentarzu pod tym filmem. Dziękuję bardzo Wam, kochani, za wirtualną kawę.